Co nowego, jeśli chodzi o technologię, produkcję, pokazujecie Państwo na targach? Jednym słowem, czym najbardziej warto się tutaj pochwalić? W tej chwili chcemy pokazać Państwu technologię flex molding. Jest to zupełnie nowatorska technologia, polega na wtrysku żywicy pod folię lub membranę silikonową. Zasada działa, znaczy cały system jest to system, nie są to pojedyncze elementy, czyli osobno folia, osobno membrana, osobno zawory, osobna maszyna. Jest to w sumie cały kompletny system. Bez jednej z tych rzeczy system nie działa. Ma to przewagę nad infuzją taką, że po pierwsze mamy bardzo dokładnie kontrolowane podanie utwardzacza przez cały czas, dużo mniejsze oszczędność na zużytych materiałach, bo do formy jest wtryśnięte tylko tyle, ile potrzeba. Nie zostaje nic w kubełkach. Jest to czysta operacja, emisji styrenu zero, bo po prostu nie ma bezpośrednio żadnej emisji. Wszystko jest zamknięte pod folią lub bezpośrednio podane z maszyny. Działa to w ten sposób, że maszyna podaje żywicę przez zawór do elementu, na którym jest jeszcze ustawiony zawór zabezpieczający. On działa w ten sposób, że jeżeli ciśnienie wewnątrz formowe, czyli między folią albo membraną, a formą główną jest zbyt duże, ono automatycznie wyłącza nam podanie żywicy. Czyli nie robi się purchel. Czasami w infuzji jest w stanie się pojawić duży purchel, który po prostu zostaje. Czyli mamy nadmiar żywicy, są problemy. Tutaj nie ma takiej możliwości, bo urządzenie zostaje wyłączone, czeka aż obniży się ciśnienie wewnątrzformowe i znowu włącza nam urządzenie. Tu będziemy widzieć, jak po prostu tak jakby pompowało, zatrzymywała się maszyna, znowu pompuje, znowu się zatrzymuje. O tyle jest wygodne, że tą metodą możemy używać do form, które są tak zwane z kątami ujemnymi, czyli mamy problem, jeżeli mamy formę zewnętrzną, nie ma problemów. Natomiast jeżeli mamy kąty ujemne, robi się problem, żeby zrobić coś jako w formie zamkniętej, czyli brak emisji styrenu, dobra jakość obustronna laminatu. My jesteśmy w stanie zrobić to tymi metodami. Przy produkcji jakich konkretnie produktów ta technologia w największej mierze może być stosowana? Nie ma znaczenia, jakie produkty. Mogą być to łodzie, elementy karoserii, autobusów, elementy. W tej chwili nawet w Polsce tutaj jedna z firm stosuje to do produkcji elementów dla Volvo, do pociągów może być, do tramwaji. Nie ma żadnego znaczenia. Dziękuję.